Jak obiecałem wcześniej, mam wykład Sadomaraja z Vilapokusumadjali, ale zanim przejdziemy jakby do tego wykładu, chciałem najpierw zrobić takie wprowadzenie w ogóle do tego, czym to Vilapokusumadjali jest, ponieważ mam wrażenie, że mało kto z nas wie, czym jest ten tekst, dlaczego jest ważny. Mam tutaj taką właśnie książkę, która jest całym tekstem z komentarzami i posłużę się wprowadzeniem, aby te kilka słów od siebie również dodać do właśnie tej kwestii, czym jest ten tekst Vilapokusumadjali. Vilapokusumadjali jest tekstem, który został napisany przez Śrila Raghunatha Dasa Goswamiego, jednego z sześciu Goswaminów z Vrindavany. Oni byli bezpośrednimi uczniami Chaitanya Mahaprabhu i mieli za zadanie przedstawić pewne aspekty filozofii, nauki, teologii czy praktyki wisznuizmu Chaitanyi dla dobra przyszłych, dla korzyści przyszłych praktykujących tą ścieżkę duchową. Raghunath Das Goswami był osobą, która jest uznawana za Prayojana Acharya, czyli Acharya celu, czyli jego teksty, które on napisał, mówią o celu praktyki, czyli o tym, co ostatecznie w czasie na końcu jakby wykonywania praktyki duchowej sadhany, sadhaka, czyli praktykujący osiąga. Z trzech pozostałych Goswaminów, czyli Sanatana Goswami jest Sambandha Acharyą, czyli tym, który ustanawia związek, pokazuje nam w swoich pismach i naukach związek, jaki posiadamy z Kryszną, z najwyższym osobowym Bogiem i w relację z Nim, i jaka jest nasza sytuacja w świecie materialnym i w relacji właśnie do Boga. Rupa Goswami opisuje metodę, czyli Abideja, to nazywa się fachowo Abideja, on jest Abideja Acharya, czyli pokazuje metodę, sposób praktyki, opisuje sadhanę, opisuje wszystkie praktyki, opisuje cały proces, poprzez który przechodzi sadhaka, i Raghunath opisuje cel, czyli to, co jest jakby celem wykonywania praktyki, no bo jeżeli się mówiąc inaczej, Sanatana Goswami mówi, dlaczego to powinniśmy robić, Rupa Goswami, jak powinniśmy to robić, a Raghunath Goswami mówi, co osiągniemy na końcu. Także Vilapokusumadjali można przetłumaczyć jako bukiet lamentacji, czyli bukiet rozpaczy. Jest to o tyle ciekawy tytuł, ponieważ bukiet kojarzy nam się z kwiatami, z taką pewną uroczą, przyjemną formą wyrażania emocji czy uczuć. Wiadomo, że kwiaty są zawsze jakby tym, co łagodzi obyczaje, czy jest mile widziane zawsze w relacjach międzyludzkich. A z drugiej strony mamy rozpaczanie, czyli żałość, czyli ból. Tutaj w tym przypadku chodzi o ból rozłąki z ukochanym, z ukochaną, czyli mówiąc inaczej, są to kwiaty czy emocje, które doświadcza dusza w rozłące z Panem, z Bogiem, z Kryszną i relacją z Nim. Vilapokusumadjali, czyli bukiet rozpaczy, jest ostatnią pracą Raghunatha Dasa Goswamiego i została napisana pod koniec jego życia, kiedy przebywał nad Radhakundą. Te wspaniałe modlitwy dają nam wgląd w jego intensywne uczucia transcendentalnej miłości w rozdzieleniu od Swamini, czyli od Radharani, od bogini albo królowej. To Swamini znaczy tyle co królowa. I tuż przed tym, zanim on wszedł
wieczne, transcendentne rozrywki Śri Radhe Krishny w swojej Siddha Swarupie albo Manjari Swarupie, z tymi wspaniałymi słowami i opisał wszystkie emocje i wszystkie rzeczy, które widział. Tutaj mamy dwa terminy, czyli Siddha Swarupa i Manjari Swarupa. I Siddha Swarupa jest terminem, który oznacza doskonałą formę, doskonałe ciało, czy też ciało duchowe. I jest to synonimem innego terminu, który nazywa się Manjari Swarupa, czyli Swarupa służki Kryszny, służki Rady, Manjari. Manjari to są takie małe, czy młodsze przyjaciółki Radharani, służki, które wykonują różne pomocnicze służby w czasie rozrywek, zabaw lil Rady Kryszny. To jest bardzo ciekawe, że o tym, czym jest ta Siddha Swarupa, czym jest ta Manjari Swarupa, pisał również Prabhupada we wprowadzeniu do Bhagavad Gita. I tam znajdujemy taki fragment. Ja tutaj przeczytam kawałek tekstu. Halo? Tak. Pan powiedział Arjunie, że przekazuje mu ten najwyższy sekret, czyli Bhagavad Gita, dlatego, że jest on jego przyjacielem i baktą, wielbicielem. To oznacza, że rozmówca Bhagavad Gita, Arjuna, nie został wybrany przypadkowo, ponieważ był jego przyjacielem i wielbicielem. Czyli nie była to jakaś zwykła osoba, ale taka osoba, która posiada relację, związek z Panem, i ten związek jest na konkretnym poziomie. Oznacza to, że Bhagavad Gita jest rozprawą przeznaczoną szczególnie dla baktów Pana, czyli dla tych, którzy posiadają podobne cechy jak posiada Arjuna, czyli są jego wielbicielami i posiadają jakąś relację z nim. Są trzy klasy transcendentalistów, mianowicie gniani, impersonaliści, jogini, praktykujący medytację i baktowie, czyli wielbiciele Pana. Pan tutaj mówi wyraźnie Arjunie, że czyni go pierwszym odbiorcą tej wiedzy w nowej parampara, sukcesji uczniów, ponieważ stara sukcesja została przerwana. Dlatego życzeniem Pana było ustanowienie następnej sukcesji, która kontynuowałaby linię myślenia, idąc od Boga Słońca aż do innych. Pan zapragnął, aby Arjuna na nowo rozpoczął rozpowszechnianie jego nauki. Chciał on, aby Arjuna został autorytetem w rozumieniu Bhagavad Gita. Widzimy więc, że Bhagavad Gita została przekazana Arjunie głównie dlatego, że był on baktą Pana, bezpośrednim uczniem Kryszny i jego bliskim przyjacielem. Także możemy zrozumieć, że te cechy, które posiadał Arjuna, specyficznie, szczegółowo predysponują go do wysłuchania i zrozumienia nauk Bhagavad Gita. To jest dość istotne, ponieważ wiele osób czyta Bhagavad Gita, ale ponieważ nie spełnia tych warunków, ich zrozumienie jest często błędne albo niezgodne z intencjami mówcy. Zatem Bhagavad Gita może najlepiej zrozumieć osoba, która posiada cechy podobne do Arjuny. To znaczy, że musi być ona baktą Pana i musi być w bliskim związku z Panem. To oznacza, że skoro tylko ktoś zostaje baktą Pana, ma on również bezpośredni związek z Panem. Ten fakt jest jakby bardzo ważny, dlatego że w momencie, że ktoś podejmuje proces służby oddania, czy proces praktyki sadhany w tradycji wisznuizmu, czy specyficznie w tradycji wisznuizmu Gaudia, automatycznie zostaje nawiązany ten bliski związek, czy też zapoczątkowana ta relacja. Stąd tutaj jest mowa o właśnie o sambandzie, czyli o tej relacji, czyli to, o czym pisał Sanatana Goswami. Jest to bardzo skomplikowany temat, ale krótko można powiedzieć, że bhakta wielbiciel posiada związek z Panem na jeden z pięciu różnych sposobów. Jest opisanych, wyróżnionych pięć sposobów, na które wielbiciel posiada relacje czy związek z Panem. Jest to związek w stanie pasywnym, w stanie aktywnym, jako jego przyjaciel, jako jego rodzic i jako jego ukochany małżonek. Istnieje tych pięć rodzajów relacji czy związków z Panem i zaczynają się one w momencie podjęcia praktyki duchowej, sadhany w tradycji Gaudia, w tradycji wisznuizmu czy wisznuizmu Gaudia. Wielbiciel praktykujący sadhaka nawiązuje w którymś z tych rodzajów
relacji, w zależności od którego, która to jest sampradaya, która to jest linia, czy która to jest tradycja, czy która to jest ścieżka w ramach wisznuizmu, w związku z tym ten cel jakby, ten związek będzie różny. Arjuna był w związku przyjaźni z Panem. Oczywiście jest ogromna różnica pomiędzy tą przyjaźnią, a przyjaźnią spotykaną w świecie materialnym. Ta przyjaźń jest przyjaźnią transcendentalną, którą nie każdy może posiadać. Każdy ma jakiś szczególny związek z Panem i związek ten może zostać odnowiony poprzez doskonałość służby oddania. Tutaj jest to ciekawe, że Prabhupada w tym wprowadzeniu wielokrotnie powtarza to słowo związek, przyjaźń, związek przyjaźni z Panem, przyjaźń transcendentalna, związek z Panem, związek doskonałej służby oddania i ponownie ten słowo związek pojawia się tutaj wielokrotnie, w związku z tym możemy zrozumieć, że jest to dość ważny i kluczowy element, ponieważ bez tego elementu jakby ta cała praktyka, cała sadhana nie ma sensu, czy jakby jest utrudniona, czy nie może w ogóle zaistnieć. Każdy ma jakiś szczególny związek z Panem i związek ten może zostać odnowiony poprzez doskonałość służby oddania. Doskonałość służby oddania nazywamy potocznie po polsku czystym bhakti, czyli czystym oddaniem. Fachowo nazywa się to siddha bhakti, czy nazywa się to poziomem prema bhakti. Jednak w obecnym stanie naszego życia zapomnieliśmy nie tylko o Najwyższym Panu, ale również o naszym wiecznym z Nim związku. I to zdanie opisuje tą sytuację, w której my jesteśmy, że w tej chwili nie pamiętamy, nie wiemy, jaki jest ten związek, nie jest to naszym celem zainteresowania, ale również nie pamiętamy o tym, ani o tym nie wiemy, jaki jest ten związek. Każda żywa istota z wielu, wielu bilionów i trylionów żywych istot ma jakiś szczególny, wieczny związek z Panem. Nazywany jest on Swarupa. I tutaj wracamy do tego tematu, który dzisiaj omawiamy, czyli wprowadzenie do Vilapakusumanjali, czyli czym Vilapakusumanjali jest. I Prabhupada mówi, że ten związek z Panem nazywany jest on Swarupą, czyli Swarupa jest nazwą techniczną na związek, na istnienie ciała duchowego, w którym można nawiązać bezpośrednią relację z Wiszną, czy z Kryszną, czy z Najwyższym Osobowym Bogiem. Związek ten, Swarupa, może zostać odnowiony poprzez proste służby oddania, czyli proces sadhany, poprzez sadhana bhakti, poprzez ten proces, który został opisany przez Rupę Goswamiego. I stan taki nazywany jest Swarupa Siddhi. Siddhi oznacza doskonałość, czyli taki cel sadhany, wypełnienie praktyki i nazywany także związek ten, jeszcze przeczytam, związek ten, Swarupa, może zostać odnowiony poprzez proces służby oddania i stan taki nazywany jest Swarupa Siddhi, doskonałością czyjejś konstytucjonalnej pozycji. Czyli ten, kto osiągnął poziom Siddhi w trakcie praktyki sadhana bhakti, jest nazywany Siddhą, czyli osobą, która osiągnęła doskonałość w jodze. Te osoby, które osiągnęły poziom praktyki jogi, wyszły na ostateczny cel jogi. Nazywa się ich, że one osiągnęły pewną siddhi, czyli pewną moc. I tutaj to słowo również występuje, ponieważ jest to w pewnym sensie również pewnego rodzaju moc czy doskonałość. Oczywiście nie chodzi tutaj o taką moc jakiegoś sprawczą, robienia jakichś cudów czy niesamowitych rzeczy, aczkolwiek oczywiście wiemy z historii różnych osób, że również i takie nadprzyrodzone moce wśród siddha bhaktów pojawiały się. Zatem, więc Arjuna był wielbicielem Najwyższego Pana i łączył go z nim związek przyjaźni. Czyli, mówiąc inaczej, ktoś, kto nawiązuje związek z Panem, posiada pewnego rodzaju swarupę, która jest lub nie jest zamanifestowana, i doskonałość, czy uświadomienie, dojrzenie tej swarupy nazywane jest swarupa siddhi, czyli doskonałością czyjejś konstytucjonalnej pozycji, jak tutaj jest przetłumaczone, czy jest to po prostu cel
cel praktyki, nazywamy to często poziomem Bhava Bhakti czy Prema, przy Prema Bhakti. Dobrze, i wracamy do wprowadzenia do Vilapaku Sumanjari, czyli Rupa Raghunath Goswami opisuje swoje transcendentalne uczucia w miłości w oddzieleniu od swojej swamini przed tym, zanim wchodzi w swoje duchowe z nimi zabawy w trakcie swojej tożsamości jako Siddha Swarupa, jako doskonała żywa istota posiadająca formę. I tutaj synonimem jest również Manjari Swarupa, czyli specyficzna forma, która jest bardzo szczegółowo opisująca tą formę relacji. Manjari jest młodszą służką, młodszą przyjaciółką Radharani i one wykonują pewne służby dla niej, a to oznacza, że mówimy tutaj o związku z Panem jako ukochana, czyli tej relacji małżeńskiej, czy takiej erotycznej, w tym duchowym sensie oczywiście. I to jest jakby spełnieniem sadhany w tradycji Vishnuizmu Gaudiya. I dalej czytam. Tak jak łabądź śpiewa najbardziej piękne i wspaniałe pieśni w momencie tuż przed swoją śmiercią, podobnie Rupa Goswami i Raghunath Goswami napisali najwspanialsze książki pod koniec swojego życia i umieścili w niej wszystko to, co jest najważniejsze i najbardziej niezwykłe do tego, aby powiedzieć. Manjari Bhava Sadhana, czyli duchowa praktyka w nastroju służek Śrimati Radharani, jest unikalnym darem Chaitanya Mahaprabhu dla upadłych dusz w tym wieku Kali. I teraz pytanie takie, że skoro Manjari, czym jest Manjari Bhava Sadhana? Jest to ta praktyka, którą dał Chaitanya Mahaprabhu. To jest właśnie unikalny, niezwykły dar Chaitanya Mahaprabhu, który umożliwił wszystkim duszom, wszystkim żywym istotom w wieku Kali osiągnięcie tego niezwykłego poziomu, tej niezwykłej pozycji, jaką posiadają Manjari. I w tym celu zaprezentowana została pewnego rodzaju sadhana, praktyka duchowa, która służy właśnie do osiągnięcia tego konkretnego celu. Wishnuizm w tradycji Chaitanya, czy Wishnuizm bengalski, i właśnie charakteryzuje się tym, że celem praktyki jest osiągnięcie poziomu bhawy, czyli emocji, które posiadają Manjari, czyli te młodsze służki Radharani. I to jest ten niezwykły dar, który dał Chaitanya. Ponieważ wszystkie inne formy, wszystkie inne relacje z Panem, które są możliwe i były tutaj wcześniej wymienione, czyli te, które są w stanie pasywnym, w stanie aktywnym, jako jego przyjaciel, rodzic czy współmałżonek, one są możliwe do osiągnięcia w ramach innych tradycji wisznickich. Natomiast tu jest ten specyficzny przypadek, kiedy tym celem, tym darem, celem praktyki wisznizmu Chaitanya jest właśnie Manjari Bhava, w związku z tym jest pewna konkretna praktyka duchowa, sadhana, która służy do osiągnięcia tego właśnie celu. I to jest to, co rozróżnia wisznuizm Gaudiya od wszystkich innych religijnych i duchowych tradycji. Raghunath Goswami w swoim Vilapaku Sumanjari przedstawia najbardziej dojrzałą wersję swojego objawienia jako tego Manjari Bhava Upasana, czyli tego objawienia, tej relacji właśnie Manjari. Te modlitwy są niezwykle specjalnie zadedykowane osobistej służbie dla Śrimati Radharani. Zatem Vilapaku Sumanjari jest zbiorem modlitw, które opisują stan i emocje Manjari, która posiada relacje z Radharani i wykonuje dla niej służbę. Zatem jest to jakby spełnienie, jakby cel ostatecznie
ostateczny punkt kulminacyjny całej praktyki duchowej. Zatem Wilopa Kusumanjali pokazuje nam emocje i uczucia bhawy, które posiadają Manjari w związku z Radharani. Zatem jest to jakby spełnienie, ostateczny punkt, spełnienie, cel, najwyższe siddhi, jeśli można tak powiedzieć, w praktyce Gaudiya. Raghunath Goswami był zniesiony ponad cielesną świadomość i był zanurzony w oceanie rasy lil, czyli smaku związanych z zabawami boskiej pary, i doświadczał różnych smaków, które związane są z ich transcendentalnymi zabawami. Cały dzień i noc pogrążony był w służbie swojej swamini, siedząc i turlając się, czy nad brzegiem Śradakundy, najbardziej, gdzie spędził ponad pół wieku swojego mieszkania, tam mieszkał. I co ciekawe jest to, że Raghunath Das Goswami jest jedynym Goswamim, który spędził swoje życie właśnie w Radakund, ponieważ pozostali mieszkali we Wryndawanie, a tylko Raghunath spędził swoje życie właśnie nad brzegiem Radakundy i też tam znajduje się jego grobowiec czy samadhi właśnie w tym miejscu, w którym mieszkał. Zatem ta książka nazywa się Wilopa Kusumanjali, czyli bukiet rozpaczy. Pewna historyczna książka bengalska, która nazywa się Bhakti Ratnakara, czyli ocean oddania, w ten sposób barwnie opisuje późniejszy czas życia Raghunatha. Dasa Goswami był nie do opisania. Jego serce zawsze płonęło ogniem oddzielenia i mówił: gdzie jesteś, Swarupo Damodaro, Rupo i Sanatano? On upadł na ziemię w kurzu i pogrążony był nieograniczoną ilością łez, które wylewał. Jego ciało stawało się słabsze w każdej chwili i on jadł jedynie coś co dwa lub co cztery dni, ponieważ z powodu posiadania tych silnych emocji tylko wtedy spożywał jakiś posiłek. Jego ciało było tak drobne i tak niewielkie, że on w każdej chwili mógłby zostać porwany przez wiatr, ale wciąż wykonywał swoje obowiązki. Kiedy składał kłony komuś, on mógł już nie wstać z tej pozycji. A kiedy ktoś mógł kiedy ktoś zabraniał mu składać te pokłony, on po prostu tego nie słuchał. On mógł zapomnieć o sobie w ekstazie, kiedy wielbił Govardhan Shile i liście z gundży, które otrzymał od pana Chaitani. Nie zdawał sobie sprawy, czy to była dzień, czy noc, kiedy on intonował piękne, wspaniałe imiona Rady i Kryszny. Zatem tam nie było senności w nim, nie był senny i zawsze był pełen łez miłości. Kto może zrozumieć jego czynności? Jego umysł zawsze był pogrążony rozrywkami, zabawami Rady i Kryszny i pana Chaitani. I tyle. Bhakti Ratnakara. Natomiast każdy werset tych modlitw, które powodowały łzy Dasy Goswamiego, pojawiały się z powodu oddzielenia od Śrimati Radhiki. I każdy ten żal, każdy ten smutek był podobny do kwiatu. I był pełny miodu, który te kwiaty przepełnia. Raghunath Das Goswami objawiał swoją transcendentalną, wieczną osobowość, Siddha Swarupę,
czyli przejawiał swoją w pełni rozwiniętą duchową formę, tą, która tutaj wcześniej była napisana jako doskonałość, czyli konstytucjonalnej pozycji, zatem on był na etapie, był na poziomie doskonałości. I tą formą była Srimati Tulasi Manjari albo Rati Manjari. Tutaj jest objawiona jego tożsamość duchowa, czyli Raghunath Goswami był Tulasi Manjari lub Rati Manjari, w zależności od źródeł. I w związku z tym był wieczną służką Srimati Radhiki. On modlił się o służbę, którą on pragnie wykonywać do jej lotosowych stóp. Jak możemy zobaczyć z tej książki, te duchowe praktyki jako praktykujący duchowość, ten rodzaj duchowości, który medytuje o siebie jako będącym służką Radhiki, Srimati Radhiki. I on preferuje ten rodzaj służby nad służbę, którą wykonuje względem Kryszny, czyli ten rodzaj duchowości Raghunatha Goswamiego, który dominuje, czy jest jakby najważniejszy, centralny w praktykach Vishnuizmu Gaudiya, jest ten, kiedy praktykujący rozwija emocje, w których bardziej pragnie służyć jako służka Srimati Radhice niż Krysznie. Ten nastrój, ten poziom nazywa się Radhika, Radha Snehadika albo Bhavolasa Rati. Taka jest nazwa techniczna tego stanu, tego nastroju. I on został objawiony przez ten nastrój, przez Rupę Goswamiego w jego książce pod tytułem Ujjvalani Lamani. To jest inny tekst. I ci praktykujący mentalnie, umysłowo wyobrażają się jako 12 lub 13-letnią służkę, niezależnie od tego, że ich ciało fizyczne może być męskie. Zatem tutaj mamy krótki opis jakby samej praktyki związanej z Manjari Swarupa, Manjari Bhava Sadhaną, czyli praktykujący wyobraża sobie siebie jako służkę Radharani, niezależnie od ciała, jakie posiada. I tak jak umysł ćwiczy się w tej koncepcji, poprzez łaskę Srimati Radharani, on osiąga taką formę w świecie duchowym, po tym jak zostaje wyzwolony z materialnej egzystencji. Kryszna w Bhagavad Gita sam wyjaśnia tą zasadę. W 8 rozdziale 6 wersecie mówi: Yam yam vapismaram bhavam ta jati antikalevaram tam tam evaiti kaunte yatsadatat bhava bhavitaha. Czyli o synu Kunti, albowiem jaki stan istnienia pamięta ten, kto porzuca swoje ciało, taki stan bez wątpienia osiągnie. Zatem poprzez medytację i rozpamiętywanie stanu Raghunatha Goswamiego, z wyobrażania siebie jako służkę Radharani, jako 12 czy 13-letnią pomocniczkę Radhiki, stopniowo nasza forma duchowa rozwija się i również ten stan osiągamy w momencie opuszczania ciała, czy też zbliżamy się do niego właśnie zgodnie z tym wersetem z Bhagavad Gita, który mówi, że o tym, co pamiętasz w chwili śmierci, ten stan bez wątpienia osiągniesz. Zatem ta praktyka jest jak najbardziej umocowana w naukach duchowych Indii, o czym mówi sam Kryszna Bhagavad Gita i o czym mówią wszystkie prace sześciu goswaminów. Czasami jest takie, istnieje takie przekonanie, że ta niezwykła, ponadnaturalna, erotyczna rasa, czyli związek emocjonalny, nie jest właściwy dla uwarunkowanych dusz po to, aby one studiowały to. Z powodu tego, ponieważ istnieje strach czy ryzyko, że
W ten sposób powstanie w nich takie seksualne, światowe, zwykłe, cielesne, seksualne zagitowanie. Ale Śrimad Bhagavatam naucza czegoś przeciwnego. W swoim ostatnim wersecie do rozdziału opisującego taniec rasa, rasa lila Śrila Sakadeva Goswami mówi: Vrikridai tam vrajava dhubhi idam cha vishnoho shradhan vitam nushru yet adha varnayat yaha bhaktim parambha gavatim prati labhya kamam hritrogam asho apahinoti achiranam dhiram. Każdy, kto z pełną wiarą słucha i opisuje rozrywki pana Wisznu, czyli Kryszny, z kobietami czy pasterkami, damami z Wradży, czyli gopi, z pewnością osiągnie najwyższy rodzaj oddania dla Boga i wkrótce stanie się wolny od choroby serca, jaką jest pożądanie. Ja przeczytam może też ten fragment z książki Kryszna, z tłumaczeniem Bhaktivedanty swojego Prabhupady, który właśnie traktuje o tym samym, jest jakby parafrazą tego fragmentu z Śrimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami, kończąc ten epizod z Rasa Lila, podkreślając, że jeśli ktoś słucha z właściwego źródła o rozrywkach Kryszny, który jest samym Wisznu, i gopi, będącymi ekspansjami jego energii, wtedy zostanie ocalony od najbardziej niebezpiecznego typu choroby. Mianowicie pożądania. Jeśli ktoś rzeczywiście słucha o Rasa Lila, zostanie całkowicie uwolniony od pragnienia życia seksualnego i wzniesie się na najwyższy poziom rozumienia duchowego. Na ogół ludzie, dlatego że słuchają od Majawadi i sami są Majawadi, coraz bardziej uwikują się w życie seksualne. Uwarunkowana dusza powinna słuchać o Rasa Lila od mistrza duchowego i pobierać od niego nauki, tak aby mogła właściwie zrozumieć całą sytuację. W ten sposób można osiągnąć najwyższy standard życia duchowego. W przeciwnym razie będzie się materialnie uwikłanym. Materialne pożądanie jest rodzajem choroby serca i dla wyleczenia tej materialnej choroby serca uwarunkowanej duszy poleca się słuchanie, ale nie od impersonalistycznych łotrów. Jeśli słucha się z właściwego źródła, z właściwym zrozumieniem, wtedy sytuacja będzie odmienna. I tyle Bhaktivedanta Swami na ten temat. I jest to dość ciekawe, dlatego że w tradycji wisznuizmu Gaudia opis tańca rasa i tych wszystkich relacji pomiędzy gopi i Kryszną jest jakby bardzo popularny, bardzo często spotykany i praktykowany. I jednocześnie, tak jak wcześniej wspomniała Bhagavad Gita, mówi, że ten stan, o którym pamiętasz, ten stan osiągniesz. Zatem czytanie, rozpamiętywanie i rozmyślanie tych tematów jest jak najbardziej pożądane w przypadku nas, sadaków, w tradycji Gaudia. Czyli wracając do Śrila Sukadewy Goswamiego i jego Bhagavatam, każdy, kto z wiarą słucha i opisuje zabawy, rozrywki pana Wisznu Kryszny z damami z Wradży Gopi, ten osiągnie najwyższe oddanie do Boga i wkrótce stanie się wolny od choroby serca, jaką jest pożądanie. I tutaj pełni wiary oznacza, że wiara od tego tematu jest całkowicie transcendentna i nie posiada nic wspólnego z takimi zwykłymi relacjami, jakie są pomiędzy mężczyznami, chłopcami, dziewczętami w tym świecie materialnym. Ten fakt osiągnięcia najwyższego oddania dla Boga jest opisane w powyższym wersecie jako rezultat słuchania i intonowania oraz alila. I niszczy to pożądanie i odcina ten problem. I to jest bardzo ważne połączenie. Śrila Jiva Goswamin komentuje w następujący sposób w swojej Lagu Toshani Tice, czyli komentarz do Bhagavatam. Fakt, że osiągnięcie najwyższego bhakti jest opisane przed zniszczeniem pożądania, pokazuje, że słuchanie i intonowanie rozrywek o tańcu rasa Kryszny i Gopi jest najbardziej potężną duchową praktyką.
I teraz to jest ciekawy w ogóle wątek, ponieważ uczą nas niektórzy nauczyciele, że zanim zaczniemy słuchać o tańcu rasa, zanim zaczniemy słuchać o niezwykłych rozrywkach, zabawach, intymnych relacjach pomiędzy Radą, Kryszną, Manjari i Kryszną i Gopi, musimy najpierw pozbyć się pożądania, musimy osiągnąć poziom bardzo czystego czystości wewnętrznej, czystości zewnętrznej i musimy być na poziomie samozrealizowanym, na poziomie Brahmabhuta, na poziomie transcendentnym. Natomiast z komentarza Jivy Goswamiego do tego wersetu wynika coś wręcz odwrotnego, że to słuchanie jest praktyką, jest metodą, poprzez którą właśnie oczyszczenie serca dokonuje się i my otrzymujemy ten dar tego najwyższego bhakti, bhakti w nastroju manjari, zanim w ogóle pożądanie zostanie zniszczone. Pożądanie zostaje zniszczone później, po otrzymaniu już tego daru, natomiast nie wcześniej. Zatem podążając z naukami sześciu Goswamich, Jivy Goswamiego, Shukadevy Goswamiego, Bhagavatam i Kryszny, widzimy, że metoda właściwa opisana jest taka, że należy właśnie słuchać i rozmawiać o tych historiach, poznawać je, medytować, rozpamiętywać je i to jest właściwym sposobem na pozbycie się problemu czy tego zanieczyszczenia serca, jakim jest pożądanie. Najpierw lampa miłości mi zapala się, a później ciemność, taka jak pożądanie, ignorancja, jest zniszczone. Czyli mówiąc inaczej, my jesteśmy w ciemności, jesteśmy w stanie ignorancji, niewiedzy, nieznajomości relacji, naszej pozycji jako duszy w tym świecie. Nie znamy relacji naszej z Bogiem, nie widzimy Boga. I w momencie, kiedy przepełni nas miłość do Niego, wtedy ona jest jak ta lampa, światło, które oświetla tą ciemność. Zatem metodą na usunięcie ciemności jest zaświecenie światła, a tym światłem jest miłość do Boga, czy doskonałość swarupy osiągnięta w wyniku praktyki duchowej, którą jedną jest słuchanie, intonowanie i powtarzanie i rozpamiętywanie rozrywek z Kryszny i Gopi. I wtedy, kiedy pojawia się to światło, ignorancja jest zniszczona, czyli widzimy rzeczy takimi, jakimi są i zostajemy samozrealizowanymi z bhaktami czy siddhami. Raganuga Bhakti, czyli spontaniczna, dokładnie oznaczająca czyli Raganuga Bhakti, spontaniczne oddanie, dlatego nie jest konieczna jedynie dla zaawansowanych, oczyszczonych dusz. I czym jest Raganuga Bhakti? Raganuga oznacza dokładnie podążanie czyimś innym boską pasją, boską emocją. Raganuga Bhakti jest bhakti, które podąża za ragatmika bhaktami. Ragatmika bhaktowie to są ci, którzy posiadają relację z Kryszną, którzy są mieszkańcami Wradży, posiadają tą niezwykłą intymną relację z Nim w któryś z wcześniej wymienionych pięciu sposobów i oni posiadają tę specyficzną ragę. Zatem Raganuga Bhakti jest procesem, który podąża, który służy do osiągnięcia któregoś z tych konkretnych poziomów emocji i nastrojów, które posiadają właśnie mieszkańcy Wradży. I ten rodzaj bhakti nazywa się Raganuga Bhakti. Zatem mówiąc w Vishnuizmie Chaitanya, nie mówimy o jakimkolwiek bhakti, nie mówimy o Vishnu Bhakti, nie mówimy o oddaniu dla Pana Narsingadevy, dla Lakshmi Narayany, nie mówimy o oddaniu dla Kshirada Kasha i Vishnu czy Kurmy. Mówimy o tym specyficznym rodzaju bhakti, którzy posiadają mieszkańcy Wrindawany i ten rodzaj bhakti nazywa się ragatmika bhakti, a praktyka z tym związana, czy forma, nazywa się Raganuga Bhakti. Czasami to po polsku zostało przetłumaczone jako spontaniczna służba oddania, co tak naprawdę, czy po angielsku jako spontaneous, spiritual, spontaneous, co
spontaneous devotion, czyli spontaniczna służba oddania, to troszkę jakby zniekształca sens tego, czym to tak naprawdę jest. Dlatego warto poznać znaczenie terminów oryginalnych, sanskryckich i posługiwanie się nimi, aby zrozumieć, czym jest właściwie ta praktyka. Różnica pomiędzy praktykującymi Vaidhi Bhakti i Raga Bhakti, czyli jest z powodu ich nastroju, a nie z powodu możliwych różnic w poziomach ich czystości. Czyli mówiąc inaczej, różnica pomiędzy praktyką Vaidhi Bhakti i Raganuka Bhakti jest motywacja, która znajduje się w praktyku. Vaidhi Bhakti jest tym rodzajem bhakti, które jest motywowane instrukcjami Pism Świętych albo strachem. Czyli na przykład ktoś wykonuje praktyki bhakti z powodu tego, że tak jest napisane w pismach, albo z tego powodu, że gdy ich nie będzie wykonywał, to uda się do piekła albo urodzi się w jakichś niesprzyjających okolicznościach. W związku z tym wykonuje je z taką motywacją. Natomiast Raga Bhakti jest tym bhakti, które jest wykonywane z powodu pragnienia posiadania relacji takiej z Kryszną, takiej, jaką posiada ktoś z jego towarzyszy we Vraży. I ta motywacją jest atrakcja do tego specyficznego rodzaju oddania, które oni posiadają. A nie z powodu instrukcji Pism Świętych, czy z powodu obaw nad naszym celem. Chaitanya Mahaprabhu udowodnił to w rozmowie z Vyankatą Bhattą w Madhya Lili w 9 rozdziale, także zachęcam do zapoznania się. I tam jest opis tego, że bogini Fortuni, czyli Lakshmi, wykonywała wiele oczyszczających wyrzeczeń, wiele wyrzeczeń, aby uzyskać pozycję taką, jaką mają gopi. Ale ona nie mogła uzyskać tego, ponieważ ona nie posiadała tego słodkiego, intymnego nastroju odnośnie niego. Jak wiemy, Lakshmi jest boginią fortuny, czyli jest królową przepychu. Zatem taka anegdota, że kiedy Lakshmi chciała tam się dostać, powiedzieli, że no okej, ale musisz porzucić te wspaniałe stroje, przepych, służbę, pałac i teraz będziesz lepić krowie placki rękami. I ona stwierdziła, że ona nie może tego zrobić, ponieważ jest królową i nie może zajmować się czynnościami jak prosta wiejska dziewczyna. Zatem odpowiedź pojawiła się, no to przykro nam, nie możesz tutaj być w takim razie, nie nadajesz się, nie masz kwalifikacji. I Chaitanya Madhya Lila 9, rozdział 113, werset mówi następująco. Ej lagi sukha bhoga chadeo chira kala vrata nianikora tapokoriha para. Co znaczy, aby tylko przebywać z Panem Kryszną, Lakshmi porzuciła swe całe transcendentalne szczęście Vaikunty i przez długi czas poddawała się ślubom i zasadom regulującym oraz spełniała nieograniczone wyrzeczenia. Ale Pan Chaitanya powiedział: Rasa na Pailo Lakshmi Shastri Hashuni. Wiem, że nie ma żadnego przewinienia ze strony bogini szczęścia. Pomimo to nie mogła wziąć udziału w tańcu Rasa. Słyszymy o tym z pism objawionych. Zatem nie posiadała tych specyficznych kwalifikacji, które potrzebne są do wejścia w ten niezwykły rodzaj bhakti. W tekście 130, w tym samym rozdziale Chaitanya Chaitamrity Madhya Lili, 9 rozdział, jest następujące stwierdzenie. Vrajendra Nandana Boli Tarejana Vrajajana Aishwarya Jane Nahikon Sambanda Manana Vraja Lokera Bhave Jej Koroje Bhajan Sejjana Paya Vraje Vrajendra Nandana. Co oznacza, że mieszkańcy Vrajabhumi znają Krishna jako syna Nandy Maharaja, króla Vrajabhumi, i uważają, że nie może istnieć żaden związek z panem w rasie bogactwa. W wersecie mamy tutaj takie stwierdzenie, że Vrajendra Nandana Bali, to oznacza, że jako syn Nandy Maharaja, czyli Krishna jest synem Nandy Maharaja. Nie jest Bogiem, nie jest Vishnu, nie jest pełny bogactwa i przepychu, jest po prostu synem Nandy Maharaja. I w ten sposób znają go Vraja Jana, czyli mieszkańcy Vrajabhumi. On jest dla nich, przez nich rozumiany
w ten sposób i taką posiadają z nim relację. Nie ma ich związek, czyli Aishwarya Jane Nahikona Sambanda, czyli Aishwarya oznacza bogactwo, oznacza przepych, majestat. Nahi znaczy nie, znaczy to jest sprzeczenie, czyli kona żaden, sambanda związek, czyli ten związek jest w ogóle pozbawiony jakiegokolwiek nastroju majestatu czy bogactwa, przepychu. Jest to nastrój tylko i wyłącznie intymnej relacji z Kryszną jako synem Nandy Maharadży. I tak uważają mieszkańcy Vraży. W związku z tym to jest ten właściwy nastrój, który powinien wielbiciel rozwinąć, kiedy chce wejść w ten nastrój z Kryszną. I czasami Narayana Maharaj mówił tak, że Prabhupada przyjechał na zachód po to, żeby nauczyć ludzi, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. A ja przyjechałem po to, żeby nauczyć was, żebyście o tym zapomnieli. I to jest dość przewrotne stwierdzenie, ponieważ większość wielbicieli Kryszny na zachodzie właśnie traktuje Krysznę jako Boga w tym takim trochę nastroju podobnym do tego takiego chrześcijańskiego, pełnego majestatu przepychu, bo przecież ten Bóg stwarza świat, utrzymuje przez swoje energie całą rzeczywistość, w związku z tym jest wielki, potężny, wszechmocny, wszechobecny i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym należy mu się cześć i chwała. Jest to oczywiste. Natomiast w tym przypadku jakby zapominamy o tym, że on jest taki i on staje się naszym po prostu przyjacielem, dzieckiem, kochankiem. I w związku z tym ten cały jego przepych, cały jego majestat nie ma w ogóle żadnego znaczenia. I taki nastrój w pełni posiadali właśnie mieszkańcy Vraży. W związku z tym to nie jest faktem w żaden sposób, że Raganuga Bhakti przychodzi jako etap sadhany Bhakti w praktyce. Że nie jest to prawdą, że Raganuga Bhakti jest jakimś etapem w praktyce sadhana Bhakti. Jest to jeden z rodzajów praktyki Bhakti. To jeszcze przegapiłem, mam jeszcze jeden werset z Chaitanya Charitamrity, czyli przed chwilą czytałem 130 i jeszcze jest 131, który mówi w następujący sposób: Vraja lokera bhave jej karaje bhajan sejjana paya vraje vrajendra nandan. To oznacza, to jakby czytałem wcześniej, to jest ta druga część, która mówi tak: kto wielbi Pana, podążając ślady mieszkańców Vrajabhumi, ten osiąga Pana i zaczyna go poznawać takim, jakim jest znany na transcendentalnej planecie Vraży. Tam słynie on jako syn Nandy Maharaja. Czyli potwierdza to Chaitanya Charitamrita, to przed chwilą powiedziałem, że poprzez wielbienie, podążanie w ślady mieszkańców Vrajabhumi odkrywamy, poznajemy Pana, poznajemy Krysznę właśnie takiego, jakim jest on znany dla nich. I to jest bardzo fajny opis, bardzo fajny werset, który dokładnie opisuje, czym jest praktyka Raganuga Bhakti. Ona jest właśnie tą praktyką, która podąża śladami mieszkańców Vrajabhumi, czyli Ragatmika Bhaktów, i zmierza do tego, że w ten sposób poznajemy Pana i jest on w ten sposób znany tam wśród nich jako syn Nandy Maharadży. I tak to pozostaje. Zatem nie jest to prawdą w żaden sposób, że Raganuga Bhakti jest jakimś etapem w trakcie praktyki Bhakti. Jest to po prostu inny rodzaj Bhakti, inny rodzaj praktyki, dość specyficzny, właśnie specyficzny, szczegółowo intymny, związany z Chaitanya Mahaprabhu i jego naukami, czyli tym, co jest charakterystyczne i wyjątkowe dla Vishnuizmu Gaudiya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 22 rozdział, 108 werset, wspomina następująco: Eita sadhana bhakti duita prakara eka vaidi bhakti raganuga bhakti ara. To oznacza, że są dwa procesy praktycznej służby oddania. Jednym jest uregulowana służba oddania, a drugim spontaniczna służba oddania. I takie jest tłumaczenie BBT. Natomiast można by to przetłumaczyć też w inny sposób, że ponieważ eita sadhana bhakti, że ten proces służby oddania, czyli ten rodzaj sadhany bhakti, czyli praktyki bhakti,
Dvaita Prakara jest znany jako dwa. Są znane jako praktyka, czyli sadhana bhakti jest rozróżniana, jest znana jako dwa różne sposoby praktyki. Czyli jeden jest znany jako vaidhi, czyli tak ten, który tutaj jest przetłumaczony jako uregulowana służba oddania, czyli ta, która jest pełna instrukcji Pism Świętych, jest pełna majestatu i przepychu związanego z Bogiem. I drugi rodzaj to jest ta Raganuga Bhakti, czyli przetłumaczony jako spontaniczna służba oddania, co tak naprawdę oznacza ten rodzaj bhakti, który posiadają mieszkańcy Vraży, którzy kojarzą, którzy posiadają związek i relacje z Panem jako synem Nandy Maharaja. Czyli nie traktują go jako pełnego przepychu i bogactwa wszechobecnego, wszechmocnego Boga, ale po prostu jako ich, żeby powiedzieć młodzieżowym językiem, ziomahla, syna Nandy Maharaji, po prostu ich sąsiada, małego chłopca, który jest kochany przez wszystkich i nie traktują go jako jakiegoś, jakąś wielką osobistość. O tym dwóch rodzajach bhakti wspomina również Rupa Goswami w Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.5, mówi w ten sposób: Vaidhi Raganuga Cheti Sadvidha Sadhana Bidha. To oznacza, że są dwa rodzaje sadhana bhakti, służby oddania w praktyce, czy praktyki bhakti. Jedna nazywa się Vaidhi, a druga nazywa się Raganuga. Zatem tutaj, jak widać, i Chaitanya Charitamrita, i Jiva Goswami, i Krishna Kaviraj Goswami, i Rupa Goswami wspominają, mówią o tym samym, że istnieją dwa rodzaje praktyki sadhana bhakti, czyli Vaidhi bhakti i Raganuga bhakti. Zatem obydwaj, i wielbiciel praktykujący Vaidhi, jak i ten, który praktykuje Ragę, może tak samo przechodzić jednocześnie poprzez różne etapy, poprzez ścieżkę oddania, przez etapy i ścieżkę oddania w ten sam sposób, przechodząc przez etapy Anartha Nivritti, jako etap usuwania niechcianych zwyczajów, poprzez wszystkie inne etapy opisywane przez Rupę Goswamiego Bhakti Rasamrita Sindhu, czyli ten słynny werset Adau Shraddha Tatha Sadhu Sango Bhajana Kriya, czyli poprzez śradhę, wstępną wiarę, poprzez Sadhu Sangę, czyli Towarzystwo Świętych Osób, przyjęcie schronienia mistrza duchowego, poprzez Bhajana Kriya, czyli wykonywanie praktyki, oddania i tak dalej, i tak dalej. Jedyna różnicą, która istnieje pomiędzy nimi, nie jest, jaka różnica jest pomiędzy tymi, którzy praktykują Vaidhi i Raganuga Bhakti, nie jest ich czystość, ale ich nastrój, ich motywacja do wykonywania danej praktyki. Zatem Rupa Goswami pisze w Bhakti Rasamrita Sindhu następująco: Ragatmika i Nishthaye Vrajavasi Janadaya Tesham Bhavat Paye Luptho Bhavat Arthadhi Karavan. Ten, kto posiada silne pragnienia, i tutaj jest to użyte to słynne słowo lobha, czy lubtho tutaj jest, czyli po angielsku greed, czyli chciwość, które ja tłumaczę jako bardzo silne pragnienie. Czyli ten, kto posiada silne pragnienie, aby otrzymać nastrój wiecznego, taki, jaki posiadają ragatmika vrajavasi, czyli ci, którzy są mieszkańcami Vraży, jest kwalifikowany, aby wejść na ścieżkę Raganuga Bhakti. Czyli ten werset mówi o tym, że kwalifikacją do podjęcia procesu Raganuga Bhakti jest pragnienie posiadania nastroju takiego, jaki posiadają wielbiciele w Vraży, czyli ragatmika wielbiciele, czyli podążanie ragą, nastrojem mieszkańców Vraży jest nazywane Raganuga Bhakti. I jedyną kwalifikacją, którą jest potrzebna do tego, jest pragnienie, chęć, czyli taka silna motywacja, czy zainteresowanie po prostu tym rodzajem bhakti. Wielbicie raga jest pod silną taką boską iluzją, boskim złudzeniem, że Krishna jest równy albo niższy od niego. Zatem podążając za mieszkańcami Vraży, czyli tu jest to słowo Vraja Lokanusharanat w Bhakti Rasamrita Sindhu, który ich nastrój jest intymny, spontaniczny, pełny miłości, wolny od jakichś obaw, i ten nastrój opisuje 10. pieśń Bhagavata Purany, Srimad Bhagavatam. Zatem Vilapakusumanjari jest największą książką, jaka istnieje.
I każdy może znaleźć w tych wersetach nieograniczoną i nieskończoną tematy, przedmioty do swojej medytacji. To jest głębokie zanurzenie w ten ocean wersetów i klejnotów słodkości, miłości, oddania i medytacji do najwyższego stopnia. Ta książka objawia najwyższy rodzaj służby, jaki ktoś może uzyskać w związku z Panem i w najbardziej niezwykły sposób. Zabiera nas do najwyższego rodzaju premy i zawiera wieczne, niekończące się, całodzienne rozrywki Sisi Rady i Kryszny i wyjaśnia emocje służby oddania, opisuje bogactwo transcendentalnych rozrywek, które pojawiają się i istnieją w nieprzerwany sposób. Zatem Raghunatha Das Goswami także daje przykład doskonałego życia jako Vishnuity Gaudiya. I często jest powiedziane, że poprzez łaskę Pana Nityanandy ktoś może uzyskać łaskę Chaitani, a poprzez łaskę Chaitani ktoś może uzyskać, osiągnąć Radę i Krysznę we Wradży. Raghunatha Das Goswami podąża dokładnie tym szlakiem w swoim życiu duchowym. Najpierw otrzymuje łaskę Pana Nityanandy w Panihati i później jako rezultat tego otrzymuje łaskę Chaitanya Mahaprabhu w Nilachali, w Jagannath Puri i ostatecznie po odejściu Mahaprabhu odzyskuje relacje z Radą i Kryszną we Wradży i to dzieje się poprzez łaskę Mahaprabhu. Zatem ale nie tylko to, ale również najwyższy rodzaj służby dla nich, jaki można sobie wyobrazić, czyli manjari sewę, czyli służbę wykonywaną jako manjari, jako mała, drobna przyjaciółka, służka, asystentka manjari, służka Radharani, która bierze udział w tych najbardziej intymnych relacjach Rady i Kryszny. Oczywiście nigdy nie powinniśmy wyobrażać siebie jako tak doskonałych, będących na tak doskonali jak Rupa czy Raghunatha Goswami, ale ci, którzy są zainteresowani podążaniem ich ścieżką tej Raga Nuga Bhakti, czyli spontanicznej miłości dla Sri Rady Kryszny, z pewnością będą czytać te modlitwy i znajdą w nich głęboką inspirację. Zatem Vilapa Kusumanjari jest kolekcją modlitw wynikających z głębokiego duchowego doświadczenia, z głębokiego duchowego przeżycia, które posiadał Raghunatha Goswami w swojej duchowej formie jako manjari, określany jako jako manjari i w swojej tożsamości duchowej jako Tulasi Manjari czy Rati Manjari i opisuje właśnie te wszystkie emocje. Zatem czytając i rozpamiętując tą książkę i te wersety możemy wejść w ten świat, w tych zabaw i dlatego warto poznać tę treść i następnym razem przejdziemy do wykładu i wyjaśnień Sadhu Maharaja i będzie to pełne również duchowych wglądów i duchowych przeżyć dla wszystkich. Także tyle tytułem wstępu do Vilapa Kusumanjari, czyli do bukietu lamentu i czy bukietu rozpaczy za ukochaną. Hariom Tat Sat i Jai Jai Shri Radhe Shyam. A mówiłem ja, Krishna Kirtan, i do usłyszenia następnym razem.